Oto łącznie ponad 35 broni, które obecnie znajdują się w Fortnite, a wśród nich znajduje się sekretna najlepsza broń, której zupełnie nikt nie używa. I jest nim granatnik na granaty samoprzylepne. Pierwszym zadaniem, jakie może wykonać, jest zlikwidowanie powyżej 8 przeciwników tylko i wyłącznie przy użyciu tej broni oraz wygranie całego meczu. Pewnie się zapytacie, dlaczego lecę na jakieś torby napadowe i w ogóle o co mi chodzi, ale właśnie z tych toreb możemy dostać ten nowy granatnik. I właśnie na to liczyłem, ale Epic Games miało widocznie inne plany. O kurde. No pierwsza gierka po mojej myśli to nie poszła. Tak jest, mamy granatnik, let's go, za drugą próbą tutaj Epic Games już nas uraczyło. Zacznijmy nasz pojedynek z najlepszym itemem w grze. To pierwszy ziomek, chodź tu, on nie ma broni, ale dostaję plecy. No zawijam, jest tragicznie. O, to jest ten chłop, co do mnie strzelał. A, to nie dolatuje. Wiecie co, taktyczna zawijka, taktyczne obsranie zbroi. No co mogę powiedzieć, no. Ja się w tym momencie skapłem, że na serwerze tylko 50 osób zostało, a ja dalej 0 kili mam. Ale panowie, jesteście tu? Jest. Podnóżki. Zobacz, co dostał. Ostatni nabój. No i zajebiście. Dobra, ja się nie boję, wjeżdżamy. Halo baza, jesteś tu? O kurde. No ba to. Ale tak jest. Ja pierdzielę, jaka ta broń, to jest OP. Lenie na mnie wjeżdża. No ja sobie robić. Stary, gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? O, wysiadamy, widzę. Dobra. O! Proszę, traf to. 65. Nie mam naboi. Zarąbiście, jest! Zabiłem go jakimś cudem, zabiłem go. Ty masz jakieś rakiety, masz coś? Nie mam amunicji. Dobra, jestem uratowany, ja pierdzielę, ale perka zostałem idealnego. Natychmiast otrzymujesz rakiety. Po prostu potrzebowałem to w tym momencie. Dziękuję serdecznie, Epic Games. Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Gościu, jesteś martwy tam. Para, pa, 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 pa. U nie! Ja pierdzielę, już nie mam, znowu nie mam rakiet. Ja wystrzelam 2 sekundy, co mam zrobić w tym momencie? To mógłby być taki ładny kill, taki łatwy. No i zarąbiście, no i zarąbiście, 34 HP, no nie wierzę w to po prostu. Siemanko panowie, 65, o, ale się przyczepiło. Chodź. No zajebiście, jestem najlepszy gościu w tą grę. Doleci to tam? Dolatuje. No pa, przyczepiłem mu. No, kolejny strzał nie wyszły. No za... Ja coś mówiłem, że jestem najlepszy, przepraszam bardzo. Będąc zupełnie szczerym, wydawało mi się, że będzie to dużo łatwiejsze do zrobienia niż obecnie właśnie się o tym przekonuję. No 55 osób, w grze zostało do 8 kili, bardzo dużo mi brakuje, bo aż 8. Ciągły brak rakiet również nie pomaga w wykonaniu tego challenge'u. W końcu jakiegoś przeciwnika znalazłem. Siema, Eniu. O, świetnie się bawisz. Uhuhu. No poleciałeś daleko, ci powiem. Poleciałeś daleko, wysoko. Chcę umrzeć zaraz od granatu, bye bye. Ta gierka jest tak perfekcyjna pod względem lootu, żeby właśnie ten challenge wykonać. No tylko, że mam jednego killa, gdzie na mapie 27 osób tylko zostało. No tu się smażą, koledzy. Siema, siema, siema. Yo, driftik. Ta broń nielegalna powinna być, jakiś ziomek do mnie ze snajperki celuje. Ty stary, chyba co ci się pomieszało w tej główce? Jestem bombardowany na mordę. Się skończy. Pozaczenie, no super. Nagle 10 osób mnie bije. Niesamowici jesteście, brawo. No czemu on mnie prześladuje? Zostaw mnie. No to jest jakiś psycho, przysięgam wam. No niesamowicie, niesamowicie. Chłop się sfokusował tak na mnie, jakby przez tydzień nie ja. Jednak samo zdobycie tej broni okazało się dużym wyzwaniem, dlatego postanowiłem ograniczyć się tylko do zwyciężenia gry. Gierka, w której właśnie się znajduję, jest by far najlepsza do tej pory, jaka była. Po pierwsze, mamy najlepszą lokatę, czyli na razie miejsce numer 17. Po drugie, mój loadout jest dosyć ciekawy, mamy legendarny właśnie ten granatnik. Drugi granatnik w postaci epickiego siorba, mnóstwo bunkrów oraz shockwave'ów. A no ja za sobą, co tam? 70, pyk. Zaraz mi się rakiety skończą, no ja pierdzielę. Hej! No co tam się dzieje? O kurde, ty! Ty, bo on mnie zabije! Ja pierdzielę, się zesrałem. Jakby mnie tak chłop pokonał, to im quitnął tą grę, przysięgam. To jest jakiś nob. Dobra, dek! Jazda! Top 5 zostało, także może na podium się załapiemy? No nie wierzę. Nie wierzę, plecy mam. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Już gościu tam ma takiego hagi, na tej górce tam siedzi wysokiej. Tam jeszcze jakiś ziomek. Dostał. Jest tutaj. Ale dostał wiązankę! Dead! No bo jeżeli ja to wygram, top 3, top 3 mamy. Ej, nie ma! Jest! Top 2! Top 2! Tak jest! Tak jest, udało się, udało się, ja pierdziele wygrałem. Wyzwanie numer 2, najbardziej pay to win taktyka. Ale o co chodzi? Za zadanie mam polecieć na jedną z tych lokacji, następnie zdobyć przyczepny granatnik i finalnie zbajtować oraz zlikwidować przynajmniej 3 wrogów na tym autobusie, mając założony taki skin. I finalnie może się okazać bardzo kłopotliwe do zrobienia.
Niestety nie mam granatnika, dobra, kasujemy go. Stary, no dawaj ten granatnik, musi on tu gdzieś być, nie ma. Zaraz chyba coś rozwalę, przysięgam. Jest, mamy granatnik, dobra. Zawijamy na szybkości. Staraliśmy na miejsce naszego Ributwana. Teraz wystarczy tutaj wskoczyć na niego. No i czekać na innych graczy, mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Albo może trzeba zmienić Ributwana, bo taki jakiś bardzo widoczny. W ogóle wam powiem, że mamy mały problem, no bo zostało 23 osoby, a tu dalej jeszcze nikt nie przeszedł. Jakiś ziomek tutaj jechał na tyrolce, ty gdzie ty jesteś? Mordo, no gdzie tam wjeżdżasz za każdym razem, no? Idzie tu ktoś. On mnie nie widzi. Co jest? On o mnie nie wie. Proszę, nie mów mi, że on sobie poszedł dalej. Nie. Jest tu. Raz. 65. Pyk. Dead. Mamy pierwszego killa. Że to działa. Okej, niestety zon nam nie siadł, ale mam nadzieję, że gdzieś w zonie jeszcze Ributwana spotkamy. A tutaj mamy Ributwana przecież. Tutaj mamy tego Ributwana, którego się bałem wykorzystać. Zobacz, idzie jakiś ziomek, on nie wie. Ty, normalnie chłop setosty jest, znaczy te. Co to jest za wykręt? Nie gadaj, że on przeszedł obok. Dawaj go. Dobra, w tym tempie tego raczej nie pokonam. Dostał? No widzę, jakby jest mega jeden wielki problem, bo już nie mam tych, kurde, tych, nie mam już rakietek. No niestety amunicji mi zabrakło. Mamy idealny landing przed wszystkimi, dawaj. Proszę, żeby wypadł granatnik. No oczywiście, że jak go nie dostanę, ja pierdzielę Epic Games. Ja kiedyś mogę dostać ten granatnik pierdzielony od was? Dawaj go. 6-3. Gin, dobra, anonimow dead. Ja pierdzielę, ostatnia szansa, proszę. No przecież to się nie da dostać tego granatnika. Mordo, chodź, nie uciekaj. Nie no, że on ucieka dalej tym, kurde, taranem. Stary, co ty robisz? Hala. Dostał? Super. No i co, teraz już taki mądry nie jesteś. Zapraszam. Ale jest, mamy granatnik, let's go. Szybko to bierzemy i robimy lotę. Mamy problem, bo jakiś kolega, kurde, do mnie spami, zostaw mnie. Nawet na miejscówkę nie doszłem, już mnie biją. Nie no, jaka ta gracja jest przykra. Przyszedł, może ta gracja jest jakieś nieporozumienie. Pozycja zajęta, także czekamy na jakichś przeciwników. Jakiś dziutek, no nie wytrzymam. Się musiałem przemieścić, bo oczywiście zona nie było. To jest jakiś napcony Tony Stark, gościu, jak mam na niego wygrać? Granatnik znajduje się już w moim ekwipunku. Miejsce mamy już zajęte, no i czekamy na jakiegoś gracza, aż to podejdzie. Niestety tutaj żadnych przeciwników nie złapaliśmy, więc zmieńmy miejscówkę. Okej, tam przed nami znajduje się już wanna siole szaleństwa. Na szczęście nikogo tutaj nie widzę, także oczywiście wchodzimy sobie, no i czekamy na jakiegoś kandydata. To jest jakiś typo, biegnie tu jakiś typo, no ale on się niestety nas oddala, no. Aha, no i goście sobie World Cupa grają, zobacz co oni robią. Jest gościu jakiś, on mnie nie widzi, dobra, jaka ta miejscówka to jest OP, przeciągam tam. Takie pay to win. No i mamy problem, moi widzowie, no bo strefa się już tu zbliża. Ja niestety w strefie nie jestem, więc musimy kolejnego vana znaleźć. Patrz, tam jest gościu, ej. Strzelam, a zatrzymał się, on nie wie skąd. Pa, jeszcze jedno. A już niestety chyba nie wykonam tego wyzwania, no chyba, że tu gdzieś znajdę vana. I zabiję 3 osoby, gdzie na serwerze łącznie 5 jest. No to jest, wiesz, rzecz, nie wykonałem. Chyba stary. O nie, teraz jest miał jeszcze granatniki tu jakieś. Wychodź. Pan do ciebie mówi, halo. Aha, no i on mnie wykasował jeszcze, ja pierdziele. Ja dostałem jakiegoś DMR-a. Przecież to jest niemożliwe, on ma pompę, dobra, ginie. Uciekaj, ja pierdziele. No no, co ja ci zrobiłem, gościu? Ja pierdziele, nie chcę mi się. Przysięgam wam, że mi się nie chce. To jest moja jeszcze ostatnia próba. 1000 osób mnie fokusuje. Biją mnie wszyscy. No nieźle, każdy drugi jest żadło. Jeżeli cały odcinek wam się spodobał i doceniacie moją pracę, to zostawcie koniecznie suba oraz łapę w górę pod tym filmem. A ja zapraszam was do obczajenia jeszcze innych propozycji na moim kanale.